Serdecznie witam bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogłem dostać zaproszenie, aby tutaj przyjechać do waszego zboru. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia ze zboru, do którego należę, ze zboru w Katowicach. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego chciałbym oprzeć na takim bardzo ciekawym, a równocześnie bardzo problematycznym temacie, z jakim mamy do czynienia na co dzień. Otóż jako ludzkość ciągle szukamy miłości. Ciągle mówimy o miłości. Nasze społeczeństwo jest niejako przesiąknięte miłością. Ludzie marzą o tym, zabiegają o to, starają się ze wszystkich sił, aby tylko znaleźć, aby tylko osiągnąć ten upragniony cel, miłość. Niemniej jednak, gdy przyjrzymy się dokładniej temu, co się dzieje dookoła, to widać często rozbite rodziny. Najróżniejsze znajomości ludzkie przeżywają kryzysy, upadają. Dzieci zostają same, rodzice się rozchodzą. Coraz więcej słyszy się o jakichś wypadkach, o morderstwach. I ludzie zadają sobie pytanie, co jest nie tak? Szukamy tej miłości. Pragniemy jej, uczymy się o niej coraz więcej i więcej. Są poradniki, są szkolenia, a mimo wszystko coś nie wychodzi, coś jest nie tak. Ludzie chcą recepty na życie, chcą recepty, jak znaleźć miłość, a mimo wszystko nie potrafią jej znaleźć. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj sięgnęli do samego źródła. I gdy otworzymy nasze Biblię na tym pierwszym rozdziale, to widzimy tam pierwszą rodzinę, Adama i Ewę, którym Bóg zapewnił absolutnie wszystko, cokolwiek potrzebowali do szczęścia. Mieli doskonały kontakt z Panem Bogiem. Marzy mi się naprawdę, abym mógł mieć taki kontakt z Panem Bogiem. Pan Bóg przychodził do nich i mogli rozmawiać twarzą w twarz. No, my mamy do dyspozycji modlitwę, prawda? Wspaniały taki kanał łączności z Bogiem. A oni mogli twarzą w twarz widzieć się z Bogiem. Bóg dał im także wspaniały dom. No, Pan Bóg stworzył ziemię jako piękne miejsce. Naprawdę taka perełka wśród tego wszystkiego, co jest akurat w naszym Układzie Słonecznym. Ale nie dość tego wszystkiego, Pan Bóg postanowił zasadzić ogród. Więc nasz wielki stworzyciel, można powiedzieć, zabawił się w ogrodnika i stworzył takie szczególne miejsce, aby Adam i Ewa mogli tam mieszkać. Co więcej, dał im do dyspozycji wszystkie zwierzęta, cały teren mogli zasiedlać. Mieli absolutnie wszystko, mieli także pracę i mieli siebie nawzajem. I gdy popatrzymy na nich, to widać, że to była taka wspaniała sielanka. Wspaniała rodzina. Wszystko układało się naprawdę jak po maśle. Było wspaniale. I w dzisiejszych czasach, gdy się przyjrzymy nam, ludziom, którzy nas otaczają, to widzimy, że gdy wszystko układa się dobrze, to wtedy nie jest sztuką wielką, aby się pięknie uśmiechać, witać naszych sąsiadów albo domowników. Wszystko naprawdę jest wtedy fajnie. Czujemy się dobrze. Ale gdy tylko przychodzą jakieś problemy, to wtedy to jest takim testem dla nas i dla ludzi, z którymi żyjemy. I tak też stało się akurat w życiu Adama i Ewy. Powstał grzech. No niestety przyczynili się do tego, że powstało zło akurat tutaj, na tej ziemi. I co więcej, Pan Bóg wtedy postanowił ich odwiedzić. Oni chowali się gdzieś po krzakach, starali się jakoś okryć, żeby tylko nie być nagimi. I wtedy przyszedł Pan Bóg, wezwał ich i oni przyszli. A Pan Bóg zamiast nakrzyczeć na nich, to wtedy zadał im takie pytanie. Otwórzmy swoje Biblię na trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam wersety 12 i 13. Gdy Pan Bóg zapytał ich, dlaczego to uczynili. Dlaczego sprzeciwili się jego rozkazowi? To wtedy rzekł Adam. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety. Dlaczego to uczyniłaś?
I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. No tak, musieliśmy to uczynić, ponieważ mieliśmy jakieś ważne powody. Adam powiedział: Panie Boże, gdybyś Ty nie dał mi tej baby, aby była ze mną, to wszystko by było dobrze. Naprawdę, ja bym sobie żył tu przykładnie, pracował, byłoby wszystko idealnie. No, był to niejako policzek. Ewa była takim wspaniałym prezentem dla Adama, prawda? Więc Pan Bóg zapytał także Ewy: dlaczego to uczyniłaś? No i ona mówi: Panie Boże, ze mną też by było wszystko w porządku, gdybyś Ty nie uczynił takiego wstrętnego gada, tego węża. Też by było wszystko super. Ja dalej żyłabym przykładnie i nic by się nie stało. I koniec końców widzimy, że Adam i Ewa zrzucają winę całą na Boga. Nie ma tu żadnego słowa przepraszam albo Panie Boże, tak nam głupio jest, no zrobiliśmy nieładnie, przepraszamy. Było tylko powiedziane: Panie Boże, to Ty stworzyłeś ją i mi dałeś, a ona powiedziała: Panie Boże, taki stworzyłeś świat, takiego węża. Więc wszystko spada, cała wina na Boga. I od tego momentu, od momentu grzechu Adama i Ewy, widzimy, że dzieje ludzkości, dzieje rodziny, no są niestety bardzo przykre i gorzkie. Ludzie zamiast miłować siebie nawzajem, to właśnie często w takich sytuacjach kryzysowych wolą obwiniać jedno drugiego, wolą się kłócić, wolą mówić: Boże, po coś dał mi taką straszną kobietę za żonę, albo Boże, czemu pokarałeś mnie takim mężem? I cała wina spada na Pana Boga. A Panu Bogu, no, miło na to nie jest patrzeć. Gdy spojrzymy na rodziny, choćby Dawida, to widzimy, że chociaż był to wielki, wspaniały mąż Boży, to i on nie był wolny od błędu. Pan Bóg przykazał, aby był jeden mężczyzna i jedna kobieta w małżeństwie. Natomiast część ludzi postanowiła być mądrzejsza od Pana Boga. No i niestety król Dawid też postanowił mieć więcej niż jedną żonę. Co więcej, dopuścił się czegoś takiego jak zdrady, potem morderstwa. I to sprawiło, że potem puszczona została w ruch pewna machina. Jego synowie buntowali się, czwórka z nich umarła niestety. Naprawdę przykry los rodziny. Gdy popatrzymy na rodzinę Rut i Noemi, zostały wdowami, no, można powiedzieć, w tak młodym wieku, może bardziej Rut w młodym wieku. Naprawdę przykra rzecz, stracić męża, kiedy tak naprawdę życie się zaczyna. Rodzina Ozeasza też jest niestety bardzo przykrym przykładem tego, do czego prowadzi niewierność małżeńska. Nie tylko on cierpiał, ale także jego dzieci. A wszystko przez to, że jego żona kochała więcej niż tylko swojego męża. Ludzie dążą do miłości, ale wcale lepiej nie jest. Ludzie szukają jej, ale jakoś znaleźć nie mogą. Więc albo jako ludzkość mamy niezwykłego pecha, albo coś jest nie tak. Gdy spojrzymy na to, jak Bóg zachowywał się, Bóg, czyli miłość, to gdy wrócimy do tej historii na początku, w raju, to widzimy Boga, który nie przyszedł do raju z wypisanym oskarżeniem i nie wręczył Adamowi i Ewie i powiedział: jesteście skreśleni. Wyrok potępienia został dany na was. Ale jest to Bóg, który przychodzi i woli zadać pytanie, chociaż zna odpowiedź. Woli usłyszeć oskarżenia, może nie wprost, ale jednak oskarżenia Adama i Ewy pod jego adresem, niż potępić ich. Gdy popatrzymy na werset 15 tego trzeciego rozdziału, to tam Pan Bóg mówi takie niesamowite słowa. Po tym wszystkim, co oni zrobili, Pan Bóg obiecuje, że ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to nic innego jak zapowiedź przyjścia Mesjasza. Zapowiedź tego, że sam Bóg z nieba pewnego dnia zstąpi tutaj na ziemię, przybierze postać ludzką
i zakończy definitywnie dzieje grzechu. Dlaczego przecież? Mógł powiedzieć, wy chcieliście tego, wy sobie takiego, no, to sobie naważyliście, to musicie teraz radzić sobie z tym. A mimo wszystko Bóg mówi, ja podejmuję się rozwiązania kwestii grzechu. Ja chcę ponieść na moich barkach cały ten ciężar win waszych. Bóg zdawał sobie sprawę, ile będzie go to kosztować. Otwórzmy Księgę Izajasza na 53 rozdziale. Tam w tej księdze często Pan Bóg opisuje, co będzie działo się z Mesjaszem. I właśnie w tym 53 rozdziale są takie z jednej strony piękne i wzruszające słowa, a z drugiej strony przykre, gdyż pokazują to, co stanie się z Bogiem, który przyjdzie do swojej własności. Werset 3, 5 i 7. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owce przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. To jest tylko jeden taki fragment, a jest ich kilka w Biblii, gdzie Bóg mówi, że jego przyjście na ziemię wcale nie będzie usłane różami, że to będzie droga przez mękę, a na koniec będzie musiał ponieść śmierć. I Bóg, mając w świadomości to, co się stanie w przyszłości, on mówi Adamowi i Ewie, słuchajcie, ja tu przyjdę na tą ziemię. Przyjdę pewnego dnia i rozwiążę dzieje grzechu i będziecie wolni i będziemy żyć znowu w Królestwie Niebieskim. Jaka wspaniała miłość i jak wielki jest jej koszt. Ile trzeba mieć w sobie miłości do drugiej osoby, która czyni krzywdę, aby powiedzieć takie słowa. Ile razy my, gdy nas ktoś zrani, jesteśmy gotowi nakrzyczeć, powiedzieć kilka dosadnych słów i zapominamy o tym, że jednak ten drugi człowiek może mieć zły dzień. Może się pomylił, może potrzebuje trochę więcej miłości, abym mu okazał. Są takie piękne słowa, w których scharakteryzowana jest miłość. Jest naprawdę wiele wersetów w Biblii, które pokazują, jaka jest prawdziwa miłość, ale jedne z piękniejszych są zawarte w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Ten rozdział jest zatytułowany Hymn do miłości. Jest naprawdę takim hymnem o miłości. Gdy popatrzymy na werset 4, to tam apostoł Paweł definiuje miłość takimi słowami. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Gdy ludzie często czytają te słowa, to mówią, tak, to jest to, czego potrzebuję. Takiej miłości. Taka, która nigdy nie zawodzi. Potrzebuje właśnie tego w życiu, aby być szczęśliwym. I trudno się z tym nie zgodzić. To jest, ten opis jest tak niesamowity, że odpowiada niejako na potrzebę serca każdego człowieka. Ale Bóg mówi, słuchaj, ale to nie jest koniec tak naprawdę. To jest tylko część, to jest tylko fragment tego, jakim jestem. Posłuchaj dalej. I Pan Bóg przedstawia dekalog. Choćby właśnie te dwie tablice kamienne, 10 Bożych przykazań. I mówi, słuchaj, mój charakter jest taki, że
nie ma u mnie czegoś takiego jak zabijanie, jak cudzołóstwa, jak kradzieże, jak wzywanie Pana Boga, imienia Pana Boga. Ja dałem sabat, abyście go święcili. I gdy ludzie patrzą na ten przejaw Bożej miłości, to mówią, ale zaraz, zaraz, Panie Boże, taka miłość, jaką opisał Paweł, to nam odpowiada, tak, gdzie możemy czerpać i jest wszystko w porządku. Ale dekalog, no, żyjemy w pierwszym wieku, no, dajcie spokój. Żeby tak się martwić o to, że muszę być w sobotę w kościele, a co z pracą? Naprawdę dzisiaj ciężko jest znaleźć pracę, a jeszcze mieć wolną sobotę, to jest sztuka. Co więcej, no nie zawsze da się żyć uczciwie. No. Powiedzmy sobie szczerze, no czasem trzeba użyć takiego białego kłamstwa. No, muszę wyjść na swoje. I tego typu argumenty ludzie przedstawiają Panu Bogu, gdy Bóg przychodzi do nich i mówi, słuchaj, ja jestem też taki, jak pokazany jest w dekalogu. Ludzie niechętnie chcą coś takiego przyjmować. A gdy otworzy się choćby Ewangelię Mateusza na 5 rozdziale i tam spojrzymy na werset 18, to tam Pan Jezus również mówi o swoim charakterze. Również podkreśla to, czym jest owa miłość. 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Bóg mówi wyraźnie, ja się nie zmieniam. Moja miłość, jaka była wcześniej, przed rajem, w raju, potem jak dzieje ludzkości była, toczyły się, tak samo jest i dziś. Jego miłość jest niezmienna. Kocha nas, a jego charakter jest wciąż taki sam. Niezależnie od tego, czy mamy XXI wiek, czy jakiś inny. Bóg mówi, to, co wam dałem, to, jaki jestem, jest stałe. Nigdy nie ulegnie zmianie. I gdy my, ludzie, patrzymy na to, to różnie reagujemy. Czasem jest nam to na rękę i zachwycamy się i mówimy, ach, Panie Boże, jakie to wspaniałe, że Ty nas tak bardzo kochasz, mimo upływu czasu, mimo naszych błędów, niedociągnięć, mimo tego, że się starzejemy. A inni ludzie mówią, ale nam to do końca nie pasuje, bo czasem trzeba trochę pocyganić, czasem trzeba pójść tą własną drogą, żeby osiągnąć coś w życiu. My ludzie lubimy miłość. To jest naprawdę wspaniała rzecz, ale lubimy miłość na naszych warunkach. Lubimy brać, ale gdy coś się dzieje i toczy nie po naszej myśli, to mówimy, ale zaraz, moment, to mi nie odpowiada, to jest niewygodne. Trzeba coś zmienić. Tak miłość nie może wyglądać. Ja się źle czuję. Lubimy miłość, która jest bez zobowiązań. Miłość, która mówi, daj mi wszystko, a ja dam ci tyle, ile potrafię. Można sparafrazować słowa, które są spisane w Biblii i powiedzieć, my ludzie często przedstawiamy Bożą miłość tak i naszą międzyludzką. Bardziej błogosławioną rzeczą jest brać, aniżeli dawać. I niestety tym często wykazujemy się w naszym życiu. Wolimy brać niż dawać. Kiedy nam pasuje, to przychodzimy do kościoła. Ale gdy nam coś nie pasuje, to mówimy, Panie Boże, ale żeby tak dawać te 10% moich ciężko zarobionych pieniędzy, one mogą zostać źle spożytkowane w kościele, ja je przeznaczę na jakiś inny zbożny cel. Ale to jest w końcu moje 10%, to ja będę o tym decydował. Gdy coś nam czasem nie odpowiada, to mówimy, ach, kaznodzieja dzisiaj będzie zły, przyjdę sobie na drugą część. Albo, a posłucham sobie kazania z Podkowy Leśnej albo z jakiegoś innego zboru, tam więcej skorzystam niż jak przyjdę do kościoła. I zapominamy o bardzo ważnych rzeczach, że przychodzenie tutaj do Bożego Kościoła jest nie tylko po to, żebyśmy mogli przyjść, no i tak zwany odbębnić obecność tutaj. Ale jest to także dobry przykład dla współzborowników. Ludzie patrzą, obserwują i widzą, że brat lub siostra przychodzi,
traktuje poważnie swoją wiarę i Pana Boga. Jest to także zachęta dla innych. Słyszałem kiedyś takie piękne porównanie, że chodzenie w sabat do kościoła jest takim niemym kazaniem dla naszych sąsiadów i ludzi, którzy nas obserwują. To, że się ubieramy odświętnie i równo o wyznaczonej godzinie udajemy się do kościoła, to jest także pewne świadectwo, które możemy wydać w naszym społeczeństwie. Gdy czasem nam coś nie pasuje, to rezygnujemy z pewnych zasad, na które kiedyś powiedzieliśmy amen. Czasem powątpiewamy w istnienie Boga jako trzech osób. Czasem uważamy, że jakieś inne zasady Boże uległy przedawnieniu lub powinny być zmodernizowane, bo żyjemy w innych czasach. A to wszystko dlatego, że mówimy, to musi mi odpowiadać. Mamy często taki konsumpcyjny styl życia. I to nie tylko odnosi się do relacji my, Pan Bóg, ale także do relacji międzyludzkich. A czy to jest miłość? Ludzie często patrzą na Bożą cierpliwość, na Bożą łagodność. Czytają piękne wersety, gdzie Pan Bóg właśnie w taki ciepły sposób wyraża się do nas i mówi, kocham Cię, jesteś moim dzieckiem. I zapominają także o wersetach, w których Pan Bóg mówi, moja miłość jest bardzo konkretna i ma określone wymagania. Ja mam pewne standardy, które są naprawdę bardzo wysokie. Ale przez to, że my wolimy się koncentrować czasem na jednych wersetach bardziej niż na drugich, to bagatelizujemy grzech. Zapominamy o tym, że Boża miłość to też nienawiść w stosunku do grzechu. I coś takiego stało się w historii Achana. Pamiętamy pewnie, jak Izraelici zdobywali ziemię kananejską. Gdy Pan Bóg spełniał swoje obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, kiedy powiedział, słuchajcie, wasi potomkowie będą mieli tą ziemię w dziedziczne posiadanie. I gdy Pan Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu ze sprawą Mojżesza i Arona, gdy przeprowadził ich przez całą pustynię, to potem dał im takiego wspaniałego wodza jak Jozue. I oczywiście dzięki Bogu i Jego sile zostało zdobyte Jerycho. Wspaniałe, obwarowane, potężne miasto, którego mury runęły. I w tym momencie, gdy oni wkraczali do tego miasta, to Pan Bóg mówił im wcześniej jeszcze. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jako, że jest to pierwsze miasto, to ja chcę, aby wszystko, co w nim jest, należało do mnie. Do was będzie należała cała reszta, wszystkie inne miasta możecie brać, grabić, ile wam się podoba. Ale to, co jest w tym mieście, ma być taką szczególną moją własnością. I wszyscy, niemal wszyscy zastosowali się do tego rozkazu Bożego poza jednym człowiekiem. Tym człowiekiem był Achan. Gdy otworzymy Księgę Jozuego na 7 rozdziale, Księga Jozuego, 7 rozdział, to tam czytamy o historii, która zdarzyła się tuż po tym, kiedy Izraelici zdobyli Jerycho. Kiedy zostało zdobyte Jerycho, to pewnie mało kto wiedział o tym, że ten Achan postanowił nie posłuchać głosu Bożego i wziąć nieco z tego, co było w tym mieście. Jak on potem mówi, zapragnął pewnej pięknej szaty. No, każdy lubi się pięknie ubierać. Nic dziwnego, no, jesteśmy po to stworzeni, żeby pięknie wyglądać. No i on zapragnął pewnej wspaniałej szaty. Co więcej, tam było jeszcze trochę złota i srebra i postanowił wziąć to. Zakopał pod swoim, w obrębie swojego namiotu i nic nikomu nie powiedział. I wydawałoby się, że Pan Bóg przymknie na to oko. Wszystko toczyło się swoim biegiem i Izraelici postanowili, że trzeba zdobywać kolejne miasta, kolejne ziemie. I przyszli do Jozuego i powiedzieli, słuchaj, właśnie jest takie miasto Aj, ale to jest nieduże miasto i skoro Bóg jest z nami i daje takie wspaniałe zwycięstwa,
to możesz wysłać tylko 3000 osób i my to zdobędziemy, bo Bóg jest z nami. Ja ich podziwiam. To był naprawdę wspaniały dowód wiary, ponieważ w mieście Aj było 12 tysięcy osób, czyli stosunek 4:1. Więc nie mieli teoretycznie szans. Ale oni wykazali się wiarą i powiedzieli: Panie Boże, my Tobie ufamy. Jak jesteś z nami, to my wierzymy, że przez 3 tysiące osób jesteśmy w stanie zdobyć to miasto. Tak też się stało. Zostali wysłani żołnierze, którzy poszli tam, mieli zdobyć miasto, ale ku swojemu zaskoczeniu mężowie z Aj po prostu przepędzili ich i zginęło 36 Izraelitów. 36. I wtedy oni przyszli i mówią: Panie Boże, coś jest nie tak. Czyżby się Twoja moc skończyła? No przecież to jest niemożliwe. Ty obiecałeś, że my zdobędziemy i posiądziemy tę ziemię. I wtedy Jozue i starsi izraelscy poszli i modlili się i mówili: Panie Boże, dlaczego tak się stało? Dlaczego zginęło 36 naszych braci? I gdy popatrzymy na wersety od 11, to Pan Bóg mówi takie mocne słowa. Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz: poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Często mówimy, że Bóg nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej. I słusznie mówimy. U Boga nie istnieje coś takiego, że ojciec zgrzeszył, a on będzie karał syna za to. Nie ma czegoś takiego. Ale ta historia uczy jednej rzeczy. Że jak Pan Bóg często na kartach Słowa Bożego mówił do ludzi: błogosławię ci ze względu na Abrahama, Izaaka, Jakuba albo Dawida. To są takie częste słowa, które się przeplatają. To niestety to działa czasem w drugą stronę. Pan Bóg mówi: nie mogę zesłać pewnych błogosławieństw, ponieważ są ludzie, którzy nie szanują mnie, nie respektują tego, co ja mówię. Powiemy: Panie Boże, ta Twoja miłość jest naprawdę bardzo dziwna. Bardzo dziwna. My lubimy przyjmować Boże błogosławieństwa. Jeszcze ze względu na kogoś, kto żył wcześniej niż my, nie mamy nic przeciwko. Ale to jest bardzo dziwne, że czasem wystarczy jedna osoba i może mieć wpływ na błogosławieństwo, na całą społeczność. Grzech jednostki może czasem mieć wpływ na relacje, jakie mamy z innymi ludźmi, na nasze związki, na nasze rodziny, także na nasz zbór. To, czy sobie pobłażamy i pielęgnujemy pewne grzechy, czy mówimy Panu Bogu: Panie Boże, tak, Twoja miłość jest wspaniała, bardzo ją lubię, jest super, ale ja nie mogę zrezygnować z pewnych rzeczy. Tak bardzo kocham to, co robię. Mój grzeszek jest taki. No, moja sąsiadka, to jest dopiero łajdaczka. Ona nie prowadzi takie niemoralne życie, ale ja mam tylko taki mały grzeszek. Przecież wpuścisz mnie do nieba z czymś takim. Takie zachowania mają często wpływ na to, jak się powodzi naszym rodzinom, jak się powodzi nam samym, a także jak wygląda nasz spór. Czytałem kiedyś prawo zborowe. No, przyznam szczerze, że jest to taka dosyć ciężka lektura, ale w pewnym momencie swojego życia chrześcijańskiego postanowiłem, że muszę i to przeczytać. I tam natrafiłem na takie ciekawe słowa, które spisała Ellen White. Posłuchajcie. Gdy grzech znajduje się wśród ludu Bożego i jest tolerowany przez osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska,
Wówczas na lud spada niezadowolenie Boże i Pan nie objawia swej mocy. To jest dokładnie to samo, co widać w tej historii Achana. Pan Bóg czasem, Pan Bóg zawsze chce nam błogosławić, ale czasem nie może nam błogosławić, ponieważ my nie chcemy tego przyjmować. Ponieważ my mówimy, Panie Boże, bardziej niż Ciebie, to ja kocham pewne swoje grzeszki. To ja bardziej kocham pewne rzeczy, w których tkwię i nie mam zamiaru z tego rezygnować. A Pan Bóg nie może wtedy często objawiać swej mocy tak, jakby tego chciał, jak my byśmy w głębi duszy tego chcieli. To jest naprawdę bardzo ważna lekcja, która pokazuje, jaka jest Boża miłość i że nie można sobie pobłażać tylko dlatego, że Bóg jest kochającym Ojcem. Ale przejdźmy dalej, gdyż Boża miłość nie tylko dotyczy zbiorowości. Ona także sięga głębiej, sięga naszych relacji międzyludzkich. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale wypowiedział takie wspaniałe słowa. Nazywam to pewną złotą regułą, gdyż gdybyśmy się tego trzymali i stosowali to w naszym życiu, myślę, że tak co najmniej o połowę spadłaby liczebność plotek, kłótni, wszelkich waśni, najróżniejszych sporów, jakie są między nami a domownikami, między nami a zborownikami albo sąsiadami. 18 rozdział Ewangelii Mateusza i tam wersety od 15. Jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. No i od razu może powiem, żeby nie było żadnych niejasności. Pan Jezus tutaj nie zachęca do czegoś takiego, aby się odwracać tyłem, nie widzieć takiej osoby, ignorować ją. Wiemy, że Pan Jezus był wśród celników i pogan, że On starał się pozyskać ich. Ale mówi, uważajcie wtedy na taką osobę. I jest to pewna taka złota zasada, którą powinniśmy się kierować w życiu. Gdyż ona mówi tak, jeśli masz pewien problem z kimś, jeśli widzisz, że coś jest nie tak w życiu twojego brata lub siostry, to idź porozmawiaj z nim. Nie idź do swojej koleżanki albo siostry ze zboru i nie mów, słuchaj, tyś widziała, co Hanka zrobiła? No tragedia po prostu, taka grzesznica, że strach. Przed radę zboru ją trzeba wziąć. Tylko zamiast takich rzeczy idź i porozmawiaj. I powiedz, droga siostro, drogi bracie, zobaczyłem lub usłyszałem to lub tamto. Czy to jest prawda? Starajmy się pomóc wtedy takiej osobie, gdyż może się okazać, że po prostu gdzieś jej kontakt z Panem Jezusem rozluźnił się. Gdzieś się pogubiła w swoim życiu i zbłądziła. Jeśli by to nie pomogło, wtedy możemy iść do jakichś ze swoich znajomych i powiedzieć, słuchajcie, jest taki problem. Pewna osoba ma problem z jakimś grzechem. Trzeba by jej pomóc. Pamiętam, że pewna moja koleżanka z kościoła opowiedziała mi ciekawe doświadczenie. Powiedziała, że poróżniła się z pewną osobą ze swojego zboru. Nie mogły dojść do porozumienia. Co więcej, tamta osoba strasznie obrzucała ją najróżniejszymi argumentami. No i ona mówi tak, co ja mam robić w takiej sytuacji? Rozmawiała ze swoją mamą i ona powiedziała jej, słuchaj, zastosuj tą zasadę właśnie, o której powiedział Pan Jezus. I ona powiedziała tak, jeszcze w życiu tak gorliwie nie modliłam się za osobę, która mi dopiekła jak wtedy. Modliłam się za nią i modliłam się, abym przed spotkaniem z nią nie była zdenerwowana, nie była pełna gniewu, aby nie padło z moich ust nic, co by tamtą osobę jeszcze bardziej rozdrażniło. Spotkały się, rozmawiały i nic nie pomogło. Nic. Poróżnienie było dalej. Więc ona postanowiła, że pójdzie i porozmawia z jakimiś swoimi znajomymi.
padli na kolana, modlili się dalej, aby Pan Bóg natchnął ich dobrymi myślami i aby działał na tamtą osobę. Poszli, porozmawiali i też nic nie pomogło. Ale powiedziała, chociaż dalej jesteśmy poróżnieni, to mimo wszystko ta sprawa została przeprowadzona najlepiej ze wszystkich konfliktowych spraw, jakie kiedykolwiek w życiu miałam. To jest właśnie to, to jest ta miłość, którą Bóg chce, abyśmy wyżywali w naszym życiu. Bóg nie chce, abyśmy stosowali zasadę, która obecnie jest powszechna w społeczeństwie. Żyj swoim życiem, a to, co robi twój sąsiad, to wara od tego. Nic cię to nie ma obchodzić. Bóg mówi, ja nie potrafię być bierny. Ja nie chcę, żebyście wy byli bierni na grzech lub na smutek drugich ludzi. Ja chcę, żebyście wykazywali zdrowe zainteresowanie jedni drugimi. To jest miłość. To jest to, co się wielu niestety nie podoba. Ale Bóg mówi, słuchajcie, w niebie nie będzie czegoś takiego, że będziemy żyli na wysepkach najróżniejszych i nie będziemy mieli ze sobą kontaktu. Tylko będziemy tam z Bogiem. Będziemy w społeczności. I ja chcę, żebyście już teraz mieli tą cudowną społeczność ze sobą. To jest wspaniały przejaw miłości. To nie są tylko słowa. To nie jest tylko poezja, którą możemy się wzruszać i mówić, ach, jaka miłość jest piękna. Tylko to są praktyczne rady, które Bóg daje i mówi, miłość jest najpiękniejszą rzeczą. Ale miłość jest bardzo praktyczna. I ona wymaga pewnych zachowań, pewnych gestów, bo taka jest miłość. Czy to jest łatwe? Powiem wam, że nie. Ani w moim życiu to nie jest łatwe, ani w życiu osób, które obserwuję. To nie jest łatwe, ale do tego nas Bóg powołał. Abyśmy pokazywali, że niemożliwe rzeczy są możliwe. Że chcemy żyć razem, bo w niebie będziemy żyć razem, to w jeszcze większej zbiorowości niż tutaj jesteśmy. I znowu mam bardzo ciekawy cytat z tego prawa zborowego. Ellen White powiedziała tak. Ci, którzy usprawiedliwiali błędy i zło, uchodzili w swym otoczeniu za ludzi o uprzejmym i miłym usposobieniu. A to z tej prostej przyczyny, że unikali wypełniania wyraźnego obowiązku nakazanego przez Pismo Święte. I to jest przykra prawda. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy pomóc drugiej osobie. Kiedy chcemy stosować to, co Bóg powiedział w swoim słowie. A ktoś mówi, a co cię to tak naprawdę interesuje? Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, to jest moje życie i nie chcę, aby mi się ktoś w nie wtrącał. To jest przykre, ale Bóg chce, abyśmy okazywali tą bratnią miłość, abyśmy wzrastali w tej miłości. Miłość Boża to jest naprawdę najcudowniejsza rzecz, jaka nas spotkała w życiu. To jest to, dlaczego warto żyć. Miłość międzyludzka, miłość bratnia, miłość między mężem a żoną jest naprawdę cudownym darem niebios. To jest coś, o czym naprawdę nie tylko warto marzyć, ale co warto urzeczywistniać. Bóg pokazał nam, że Jego miłość to nie tylko wypowiadanie słowa kocham Cię, pisanie wierszy, które są piękne i wzruszające, ale miłość jest to po prostu system, w którym żyjemy. Jest to po prostu to, jak wyżywamy to, jak traktujemy naszych bliźnich, jak traktujemy naszego Boga. Jest to bardzo praktyczna rzecz. Bóg chce, abyśmy dawali dobry przykład, abyśmy byli światłem dla ludzi, którzy żyją w tym świecie. Abyśmy nie zaniżali naszych standardów, ale pokazywali ludziom w naszym otoczeniu, jaka jest prawdziwa miłość Boża. Ona, ta miłość, często wymaga tego, aby zapłacić naprawdę wysoką cenę. Bo to nie jest ten system, o którym wcześniej było mówione, brać i dawać jak najmniej. Ale proporcje się wtedy zmieniają i wtedy musimy być nastawieni na to, że to my mamy dawać, a z braniem różnie bywa, ale mamy dawać. To jest miłość. Miłość jest też bezwarunkowa. Jeśli się wam wydaje, że nie jesteście gotowi na coś takiego, mi też czasem wydaje się, że
to jest coś niebotycznie wielkiego i nie do osiągnięcia. Ale gdy patrzy się na Pana Jezusa, na to, że sam Bóg zstąpił z nieba tutaj na ziemię, aby żyć wśród nas, aby pomagać, aby pracować przez dużą część swojego życia jako cieśla, aby uleczać, pomagać, aby podnosić strapionych na duchu. Gdy spojrzę na to, jak cierpiał pod koniec swojego życia tu na ziemi, a potem umarł haniebną śmiercią, a wszystko po to, abyście wy i ja mogli mieć zbawienie, abyśmy dzisiaj w trakcie lekcji mogli słyszeć o tym, że zbawieni jesteśmy darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzę na to, że On zmartwychwstał, a wszystko po to, żeby pokazać nam, że śmierć nie ma władzy nad nami. Bo Bóg powiedział, że gdy przyjdzie, to choćby nie wiadomo, gdzie Jego kochani słudzy byli, jak dawno byli pogrzebani w prochach ziemi, to On zawoła ich i oni wstaną wtedy z martwych. Gdy pomyślę o tym, że teraz nasz drogi Jezus jest w świątyni niebieskiej i wstawia się za nami i służy tam, to nie potrafię spojrzeć na Niego i powiedzieć: Panie Jezu, kocham Ciebie, ale kocham bardziej pewne inne rzeczy. Jeśli zdarzają się upadki i widzimy, że nasza miłość jest taka niedoskonała w stosunku do naszych braci i sióstr, w rodzinach, w stosunku do naszego Boga, to warto powiedzieć: Panie Jezu, naucz mnie tej miłości. Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Nie wedle tych standardów ziemskich, bo to jest tak naprawdę egoizm. To jest za spełnianie swoich zachcianek, ale to nie jest miłość. To naprawdę, wtedy Pan Bóg jest w stanie czynić cuda. On patrzy na nas z taką samą miłością, jak patrzył wczoraj, jak będzie patrzył jutro. Ta miłość Jego jest niezmienna, Jego charakter nigdy nie ulegnie zmianie, więc możemy być pewni tego, że gdy dostaniemy się do nieba, to w pewnym momencie nie zdarzy się taka sytuacja, że Bóg powie: a dajcie mi już święty spokój, już się wami nacieszyłem, idźcie mieszkać na tą swoją ziemię i będzie wszystko dobrze. Tylko my dalej będziemy kochani przez Boga. Dalej będziemy w centrum Jego zainteresowania, bo On jest po prostu Bogiem miłości. Panie, naucz mnie kochać. To są słowa, które naprawdę powinny przejawiać się w naszych modlitwach. A wierzę, że ucząc się od samego Boga i prosząc Go o tą miłość, będziemy w stanie lepiej żyć między sobą, w zborze. Będziemy tworzyli szczęśliwe rodziny, związki. A to wszystko dlatego, że będziemy chcieli iść za Bogiem, za miłością. Tego i sobie, i wam życzę. Amen.